Dochody miasta na 2023 rok mają wynieść 1 297 milionów złotych, a wydatki 1 435 milionów złotych, co w sumie daje deficyt ponad 138 milionów złotych. Na minusie będzie także nadwyżka operacyjna. Najwięcej pieniędzy zostanie wydanych na oświatę, blisko połowa budżetu, opiekę społeczną oraz transport. Wśród najważniejszych inwestycji na przyszły rok są m.in. przebudowa wiaduktu w ulicy Żeromskiego nad torami PKS, trzeci etap trasy NS czy przebudowa ulicy Wolanowskiej. Projekt budżetu przedstawimy szczegółowo w środowym wydaniu informacji.